Hejka! Witajcie w filmie, w którym postaram się Wam pomóc w zdobywaniu golda. Przedstawię Wam kilka sposobów na zarobek w grze. Przed samym filmem wspomnę dla osób, które tak namiętnie zarabiają po kilka tysięcy na dzień. Jest to film dla graczy, którzy dopiero zaczynają grę, a co za tym idzie, nie będę tu mówił o zabawie na rynku, czy tworzeniu i sprzedawaniu legendarek, lub wysokopoziomowych fraktalach. Chcę, żeby ten film był przeznaczony dla osób, które dopiero co wbiły do gry, lub takich, które mają 80 poziom, ale natłok informacji ich hamuje. Sposoby przedstawione w tym materiale nie zawsze będą najlepszą formą zdobywania golda. Czasami nawet nie będą farmami, a będą raczej ukazaną opcją, jaką możecie wybrać. Jeżeli na ekranie pojawi się ten oto znaczek, znaczy, że to ta dana farma jest dobra i polecam na niej siedzieć. Okej, tyle jeżeli chodzi o wstęp. Gotowi? To zaczynajmy. I jeszcze tylko ważna informacja. Do 23 listopada macie grę z dodatkami o 50% taniej, więc warto zastanowić się nad zakupem. Na samym początku wspomnę, co jest pomocne w zwiększeniu zysków, jakie masterki warto mieć. Jednak pamiętajcie, farma w nich w niektórych przypadkach nie jest obowiązkowa, szczególnie na mapach z Kortyrii. Pierwszą rzeczą, jaką warto i w sumie musicie mieć, jest to autolud. W tym celu musicie odblokować wszystkie masterki Pact Commander, by dojść do Advanced Logistic. Po odblokowaniu sprawdźcie, czy macie włączony tryb autolutowania w opcjach. Druga rzecz to szybowanie. W hocie zdobywacie możliwość szybowania. Wystarczy, że odblokujecie z dwa pierwsze, by komfortowo latać. Jednak pamiętajcie, po skończeniu się staminy spadacie. Po chwili odpoczynku ponowne użycie lotni może uratować Wam życie. Trzecia sprawa to mounty, które już na dobre rozgościły się w farmie i komanderzy chętnie za ich pomocą usprawniają zdobywanie golda. Jak zdobyć mounty? Macie wytłumaczone w jednym z moich pierwszych filmików na kanale. Link macie w opisie. Okej, przejdźmy wreszcie do farmy. Pierwsza metoda zarobku, o jakiej wspomnę, nie jest sposobem, który mogę zakwalifikować jako jedna czynność, którą robimy ileś czasu. Chodzi mi tu o sprzedawanie materiałów, które pod natłokiem naszego grania i eksplorowania świata znalazły się w naszym magazynie. Pewnie wiecie, że jest możliwość pakować materiały do specjalnego banku. Jeżeli nie, no to już śpieszę z wyjaśnieniem. Wchodząc w ekwipunek, użyjcie opcji Deposit All Materials. Rzeczy, które są zakwalifikowane jako te użyteczne do craftingu, polecą do waszego banku. By je wyjąć i tym samym sprzedać, wystarczy, że podejdziecie do albo bankiera, albo do byle jakiej stacji do tworzenia. Wyjmujecie i sprzedajecie u NPC ze znaczkiem wagi. Lub klikając O, jednak by odebrać pieniądze, wymagane jest spotkanie z tą postacią. Druga metoda jest lekko podobna do pierwszej, jeżeli chodzi o sprzedaż materiałów. Jednak różnica polega na tym, że wydajecie na to laury. I tu jest cały kontrowersyjny problem. Zanim nie zjecie, że polecam wydawać laury, dajcie mi dokończyć. Laury najliczniej dawane są za dzienne logowanie, pod warunkiem, że nie gracie na wersji free to play. Kolejnym minusem tej metody jest to, że za laury możecie kupić wiele innych przedmiotów, jak na przykład Ascended akcesoria czy inne ciekawe rzeczy. Żeby dowiedzieć się, jak najlepiej przekuć laury w golda, wystarczy, że wejdziecie na stronę podaną w opisie, a tam znajdziecie, co najlepiej opłaca się kupić za laury, by następnie sprzedać. Trzecia metoda jest to robienie codziennych wyzwań dostępnych w zakładce Achievements. Macie do wyboru trzy typy zadań. Zadania z Open Worldu, zadania z WoW oraz PvP. Wystarczy zrobić tylko trzy zadania, by dostać 2 golda oraz 10 Achievement Pointów, które po zebraniu większej ilości dadzą Wam golda, skiny, gemy czy inne bonusy. Czwarta metoda, dosyć mało opłacalna, patrząc na inne w tym zestawieniu, polega na posiadaniu gildii. Oraz na tym, żeby takowa posiadała gildyjną siedzibę. By wejść do kwatery, używacie przycisku G, a następnie opcji, która pozwoli Wam wejść do tej instancji. Podchodzicie do stacji z materiałami i wydobywacie wszystko. Kokosu z tego nie zbijecie, jednak jako takie tanie, malutkie źródełko srebra czy materiałów czasami może się przydać. To bardziej taka ciekawostka i część dziennej rutyny niż pełnoprawny sposób na zarobek. Jednak warto o tym wspomnieć, żebyście wiedzieli, że jest taka możliwość. Kolejna farma, a dokładnie Avk Farma. Jeżeli macie inżyniera, pójdźcie nim do Iron Marches, do Bloodfin Lake. Zauważycie pewnie masę inżynierów,
stojących w miejscu i zabijających duchy wieżyczkami. Polują oni na pewien złoty proszek, który jest w stanie dać im trochę golda w większej ilości. Czy ta zagrywka jest ok? Oczywiście za używanie programu do automatycznego klikania mogliby dostać bana. Jednak przez to, że w większej ilości przypadków to oni sami klikają kilka guzików raz na jakieś 15 minut, a przynajmniej tak podejrzewam, to tak naprawdę nie są AFK. Jednak zawsze znajdzie się gracz, który będzie straszył i groził reportem do ArenaNet za AFK farmę. Wybór zostawiam wam. Jeżeli macie wszystkie mapy z sezonu 4, możecie wydobywać specjalne waluty, np. z drzew czy skałek. W tym celu pomoże wam Taco Marker, który tworzy specjalne linie na mapie, prowadzące was najbardziej optymalną trasą po wszystkich skałkach, drzewach czy innych krzaczkach. Waszym zadaniem będzie tylko zbierać to oraz potem zjeść, by dostać Volatile Magic, za który kupujecie Trophy Shipment, lub inny, w zależności co aktualnie jest więcej warte. Poradnik jak zainstalować Taco macie w opisie filmu. Słyszeliście może kiedyś o farmie skór? Nie? No to już wyjaśniam. W Lake Doric można trafić na Commandera, który biega w wyznaczoną trasą i zabija centaury, oraz drobi z nich takie oto skóry. Do czego one są? Możecie je sprzedać, bądź rozłożyć i liczyć na wysokopoziomowe materiały. Oczywiście w zakresie skór. Na tej farmie polecam grać klasą, która atakuje szybko z dystansu. Nie musicie zabijać potwora. Wystarczy, że zadacie mu kilka strzałów, by zaliczyć się do nagrody. Tu osobiście polecam Tifa do grania, no bo jak strzelisz z łuku, to trafisz od razu kilka celów. I tu zaczynają się metody, które dadzą wam o wiele więcej golda, więc słuchajcie uważnie. Silver Waste i słynna Riba, czyli cztery forty. Red, Indigo, Blue oraz Amber. O co w tym chodzi? To dosyć proste. Wchodzisz w wyszukiwarkę grup, a następnie wyszukujesz grupy o nazwie Riba Farm, SW Farm lub coś podobnego. Okej, jesteś na mapie i co teraz? Jeżeli masz walutę tej mapy, zdobywaną z eventów, to leć i kup klucze bandytów do otwierania skrzynek. A jeżeli nie, to, i tu słuchaj uważnie, jeżeli jesteście na mapie od początku, to w pierwszej fazie biegacie za komanderem i tłuczecie wielkie wystające rośliny. Gdy już odbijecie forty po kolei Red, Indigo, Blue oraz Amber, zaczyna się faza druga, w której jest tak naprawdę samowolka. Zasada jest prosta. Biegacie po całej mapie, zahaczając każdy z fortów i robiąc na nim event. Ważna sprawa, nie róbcie go do końca. Zabijcie kilka mobów, posiedźcie tam minutę i szybko biegnijcie dalej. Jeżeli widzicie misje transportowe, zaatakujcie mobki w okolicy NPC-ów, by załapać się do nagród. I tak w kółko. Po jakimś czasie pojawia się faza trzecia, Breach oraz Vyraf. W tym pierwszym chodzi o zabicie czterech minibossów w każdym z fortów. W tym celu dzielimy się na cztery zespoły i wskakujemy do dziury. Po zabiciu minibossów zaczyna się mała farma skrzynek. Biegacie za komanderem i otwieracie wykopane przez niego skrzynki. Oczywiście otwieracie, o ile macie kluczyki, o których mówiłem na początku. Po tym wszystkim biegniecie do jednej z trzech bram i po kolei każda z grup atakuje bossa. Gdy to się uda, zaczyna się około 18-minutowa farma skrzynek. Dlaczego 18-minutowa? Po tym czasie mapa się resetuje i cała zabawa jest od nowa. Okej. Zrobiliśmy jedną, dwie lub cztery rundki. Jak na tym zarobić? Pierwsza rzecz, po zrobieniu mapy lecicie do labiryntu i dzięki dropniętemu kluczykowi otwieracie skrzynkę. Druga sprawa to sprzedaż materiałów. Wszystkie przedmioty prócz toreb rozkładacie i sprzedajecie na postaci, na której graliście na Silver Waste. Zaś torby przenosicie na postać z poziomem 49-53. Dlaczego? Po rozłożeniu przedmiotów, które poleciały z toreb, macie większą szansę na zdobycie materiałów, które są bardziej opłacalne pod względem sprzedaży. W opisie macie stronę, która aktualizuje to, na jakim poziomie najlepiej otwierać torby. Co jakiś czas w grze natraficie na sezonowe święta. Czy to Winter's Day, Halloween, Lunar, Sap, Festiwal Czterech Wiatrów czy Dragon Bash. Każde z powyższych świąt ma swojego rodzaju torby, skrzynie, ogólnie przedmioty, które możemy otworzyć i liczyć na cenny loot. Lub bardziej opłacalna opcja? Sprzedać je na Trading Post. Za całkiem przyjemne sumy. Czasami zaledwie 5 toreb to 1 lub 2 golda, a takowe torby zbieramy do maksymalnie 2 minut, nawet mniej. Widzicie zysk? To dobrze, bo przez cały festiwal te ceny nie będą się utrzymywać. Z biegiem trwania święta ceny idą w dół, więc i na 1 golda trzeba więcej toreb. Jednak robienie eventów, daily,
czy puste bieganie za komanderem i farmienie potworków, jak to ma miejsce podczas Halloween, przynosi zyski. Jednak taka mała rada dla Was. W przypadku, gdy wiecie, że święto się kończy i toreb na rynku jest bardzo dużo, wstrzymajcie się i nie sprzedawajcie tego, co już nazbieraliście. Często grubo po danym święcie lub na jego samym początku możecie sprzedać tony toreb za cenę dwa razy większą, niż byście dali radę sprzedać podczas święta lub krótko po nim. No ale nie każdy jest tak bardzo cierpliwy, więc wybór zostawiam Wam. Teraz jeden z nowszych sposobów na farmę Golda, czyli Drizzlewood Coast. By mieć do niego dostęp, musicie mieć trzeci oraz czwarty epizod Icebrood Sagi, które wprowadzają oraz rozwijają tą mapę. Jak zdobyć epizody? No niestety w aktualnym przypadku kupić, ale przy zalogowaniu się powinniście mieć najnowszy. Jak wygląda tam farma Golda? Biegacie razem z komanderem po różnych obozowiskach, odbijacie je oraz robicie eventy. Z coraz większym postępem rośnie Wam specjalny pasek uczestnictwa, który odnosi się do lepszych nagród. Po zrobieniu całej mety biegacie po mapie i otwieracie skrzynie, przy okazji mordując czempionów. Zdobyty loot sprzedajecie. Skrzynki otwieracie za pomocą kluczy i tak w kółko, a zrobicie tyle, ile Wam potrzeba. Klucze możecie kupić u NPC za walutę mapy. Na podobnej zasadzie działa mapa Dragonfall, na której także podążacie za komanderem, robicie eventy, a całość kończy się jedną wielką walką z uziemionym smokiem. Tam i tu zdobywacie klucze, które służą do otwierania skrzyni znajdujących się na mapie. Ważnym aspektem jest to, że na Dragonfall przybywa Wam specjalna waluta Volatile Magic, którą możecie wymienić na Trophy Shipment lub, jak wcześniej mówiłem, to co jest bardziej opłacalne. Da Wam to wysokopoziomowe materiały, tak bardzo niezbędne do zdobycia Golda poprzez sprzedanie. By grać na tej mapie, potrzebujecie ostatni epizod sezonu czwartego. Oto i kilka sposobów na wzbogacenie się. Nie są to czynności dające setki Golda w godzinę, jednak są to metody, które poprzez swoją popularność są częstym wyborem, a do tego bardzo przyjaznym oraz łatwym do panowania. Mam wielką nadzieję, że materiał ten pomógł części z Was dowiedzieć się co nieco o farmie Golda. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, komentarz, jeżeli macie jakieś fajne, łatwe dla nowego gracza metody, oraz suba, jeżeli podoba Wam się to, co robię oraz by być na bieżąco z nowymi filmami. Mówi do Was Sizu, hej!